to trzeba wiedzieć o cytologii. Czy tak zwana dwójka w cytologii to powód do niepokoju? Jak często wykonywać cytologię? Czy trzeba się na nią specjalnie przygotować? Sprawdź, co na ten temat mówi specjalistka, profesor Ewa Barcz, kierownik kliniki oddziału ginekologiczno-położniczego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Zacznijmy od tego, że popularna kiedyś ocena wyniku badania cytologicznego w klasyfikacji Papanicolaou, według której otrzymywało się dwójkę, trójkę lub czwórkę, drugą, trzecią lub czwartą grupę, to dziś już historia medycyny. Obecnie obowiązuje opis wyniku cytologicznego według systemu Bethesdy. Wynik badania cytolog przedstawia teraz w formie opisowej, pisze o tym, jak wyglądają komórki nabłonkowe, czy mają one cechy patologiczne, jeśli tak, to jakiego typu, opisuje czynniki infekcyjne, czy w rozmazie pojawiają się bakterie lub grzyby, opisuje elementy i cechy regeneracji, zmiany popromienne, czyli krótko mówiąc opisuje wszystko to, co tam zauważa, mówi ginekolog profesor Ewa Barcz, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Starego nazewnictwa używa się więc już raczej tylko z przyzwyczajenia. W praktyce wciąż się je spotyka, ale raczej jako dopisek. Dostajemy opisy według skali systemu Bethesdy i na końcu jest sformułowanie, na przykład, co odpowiada grupie 2 według Papanicolaou. W środowisku specjalistów nie trzeba tego tłumaczyć. Czasem też pacjentki przyzwyczajone do takiego nazewnictwa dopytują, używając starej nomenklatury, pani doktor, czy to znaczy, że mam dwójkę, ale oficjalnie już się nie stosuje tego nazewnictwa, mówi specjalistka. Czy tak zwana dwójka, bez względu na to, jak ją będziemy nazywać, jest powodem do niepokoju? Specjalistka odpowiada, że z punktu widzenia badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu, dwójka to cytologia prawidłowa, w systemie Bethesdy oznacza, że nie stwierdzono nieprawidłowości nabłonkowych, czyli raka ani dysplazji, czyli stanu przednowotworowego. To z punktu widzenia profilaktyki onkologicznej prawidłowy wynik. Co więcej, niekoniecznie wymaga korygowania. Mogą to być prawidłowe komórki nabłonkowe o odczynie zapalnym, co nie zawsze wymaga leczenia. Odczyn zapalny w rozumieniu cytologicznym to bowiem nie zawsze czynna infekcja. Naturalnie, jeżeli pacjentka ma objawy lub cechy infekcji, konieczne będzie leczenie, ale jeżeli nie ma innych wykładników infekcji, taki wynik jest fizjologiczny, wyjaśnia profesor Ewa Barcz. Cytologia pozwala wykryć nieprawidłowości sugerujące stan przednowotworowy lub nowotworowy w czasie, kiedy nie ma żadnych objawów. Daje możliwość oceny, czy kobieta znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na raka. Nieprawidłowy wynik nie jest jednoznaczny z diagnozą raka. Grupa trzecia w starej typologii, czyli trójka, która kiedyś była równoznaczna z podejrzeniem dysplazji, czyli podejrzeniem stanu przednowotworowego lub raka, dzisiaj jest opisywana jako nieprawidłowości w komórkach nabłonkowych odpowiadające dysplazji małego, średniego lub dużego stopnia. Dysplazja to rozpoznanie patomorfologiczne określające zmiany w komórkach nabłonkowych,
które mogą dotyczyć różnych warstw nabłonka. Nie są to jeszcze komórki rakowe, jednak nieleczone mogą przejść transformację nowotworową, mówi ginekolog. Kiedy trzeba wykonać kolposkopię? W przypadku podejrzenia patologii komórek nabłonkowych wykonuje się kolposkopię. Kolposkop to rodzaj mikroskopu z powiększeniem i do ponad 20 razy, który wskazuje dokładnie miejsca zmienione chorobowo, a tym samym pozwala pobrać na przykład wycinki do badania histopatologicznego, czyli badania, które ostatecznie rozstrzyga rozpoznanie, dysplazja, jej brak, lub już rak, wyjaśnia specjalistka. Jeśli mamy do czynienia z nieprawidłowym wynikiem cytologii, kolposkopii lub nieprawidłowym wynikiem badania histopatologicznego, warto wykonać dodatkowo testy na HPV. W przypadku HPV istnieją wirusy wysokoonkogenne, niosące ryzyko powstania dysplazji dużego stopnia bądź przemiany nowotworowej, oraz niskoonkogenne, przy których transformacja nowotworowa jest bardzo mało prawdopodobna. Postępowanie ustala się w zależności od wyniku. Można proponować postępowanie wyczekujące, np. obserwacje. Jak często wykonywać cytologię? Początkowo powinna być wykonywana co roku, a w przypadku dwóch kolejnych prawidłowych wyników, raz na 3 lata. Jak się przygotować do badania cytologicznego? Na badanie nie należy zgłaszać się w czasie krwawienia miesiączkowego. Na pobranie cytologii najlepiej zgłosić się nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki. Co najmniej 4 dni przed pobraniem wymazu cytologicznego nie należy stosować żadnych leków. Od ostatniego badania ginekologicznego lub USG powinien upłynąć co najmniej 1 dzień. Monika Wysocka, Zdrowie, pap.pl.